Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dyson Sphere Program. O Boże, ale się dobrze teraz. Jak widzicie, już tutaj badania powoli lecą do przodu, gdzie tutaj Mecha Warp jest odblokowywany powolutku. I mam nadzieję, o kurde, ty nie masz tego. A wyprodukuje się tyle w sumie? Mam nadzieję, że tak. To jest ok, tu jest ok, tu już brakuje. Ale robi, tak? Tak. Przestało. Chyba to jest 1 do 1, co nie? Jedno takie. Tak. Oj, to chyba może braknąć niestety. Dobra, to na wszelki wypadek, bo plan na ten odcinek jest taki, żeby udać się do nowej tej. O kurde. Full? A właśnie, pod igierkiem mam takie coś do tworzenia naszej właśnie sfery Dysona. I tu już mam orbity pokreowane. Różne takie. Czekaj, pokaż tam mnie. O luj! O kurde, faktycznie mam full. Ale dlaczego? Czemu mam full? Przecież nie zabierałem większości tych rzeczy. Gdzie jest ten mój śmietnik obok tych wszystkich tych? O, tu jest. Chyba, żebym zabrał przypadkowo stąd coś, czego nie powinienem stąd zabierać. Dobra, ty. A to może być, to może być. To się zaraz może zużyć. Wireless power. No to zostaje. Mam już lepsze. Międzyplanetarne. Tutaj mam jeden kolektor. No myślę, że jeden wystarczy, tak póki co. Dobra, i mam. Niewiele. Dobra, też to. Zresztą nie wiem, po co ja to mam, ale spoko. Strasznie sporo mam tych na zasilanie. Okej, 4. Okej, to myślę, że to wystarczy. Nie X-a, tylko Z-ka. O, pięknie, akurat jakieś organiczne kryształy się udało zebrać. Już mam oznaczony w ogóle system. O, ty, a może? Może jednak wystarczy? Bo jeszcze tylko jedna sztuka. Tak, wystarczyło! Nice! Pięknie! Drive engine! No to co? Lecimy do... Consume a great amount of energy and an additional space warper. If you want to travel freely between the stars, you need to prepare sufficient energy and space warpers. O dobra. Ja aktualnie warperów mam ile? 20 przy sobie, czyli maksimum. Plus tworzy mi się tego straszliwie dużo. Oczywiście bardzo, bardzo powoli. Gdyż tworzę to w sposób, no... nie taki, jaki byłby najlepszy. Czyli tutaj pojedynczo tworzę z tych. A to się robi... Mógłbym to oczywiście zrobić na więcej. Jak zrobię to więcej, to potem to nie nadąża z tworzeniem, bo to się robi za wolno. Jezu, ale mnie chrypa wzięła. A najbardziej efektywne jest tworzenie z tych... Z grawitacyjnych matrixów. I to bym mógł zrobić, gdybym ten chip zrobił, a do tego potrzebuję tego. No to jedziemy. A, ale to potrzebuję... Kurde, ale zaraz w dupie. Dobra, to nie. To out. Bo nie mam jeszcze automatycznej produkcji tych kostek. Potrzebuję gdzieś jeszcze może samych, tylko czerwonych i żółtych? Nie tu. Mogę tu. Tutaj nie. Tutaj tym bardziej nie. Tutaj. Tu mogę. To już jest w kolejce. To mogę dać
To mogę dać... To mogę dać... I kolejka jest. No dobrze, 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 dobrze. Będziemy tak wrzucić te niepotrzebne mi rzeczy. Dobra, spróbujmy to taki pomniejszy magazyn zrobić. Wielki taki śmietnik. No i dobra, to myślę, że jeden stack możemy sobie wziąć. To tutaj zostawimy. Albo dwa staki? A dobra, nieważne. Teraz tak, czyli mogę dać sobie więcej niż 20? Nie, 20 to jest full. Okej. Okay. No to tak, napełniamy naszą komnatę paliwową, czy tutaj komorę spalania. Mam takie oto rzeczy, mam nadzieję, że to wystarczy. I cóż, lecimy do Meraki. Przyspiesza 4 lata, no prawie 5 lat świetlnych. Przyspieszamy co nieco. Ej, nie, 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 nie chcę na tego giganta. Tutaj, tutaj, tu i wchodzimy w nadświetlną! Pięknie! Tylko to oczywiście się naprawdę masa energii, ale jak zajebiście wygląda! Dobra, czekaj, muszę odblokować sobie ten kursor. Zajebiście, użyliśmy właśnie tego. Okej, zaraz nam to zjedzie całkowicie energię, ale to jest nieważne. Ważne, że udałoby się, że się uda dolecić do tego systemu gwiezdnego. Ale jak to zajebiście wygląda. Okej. I cyk, jesteśmy. Z Cassiopeii do Meraka w niecałe 4 i lekko ponad pół lat świetlnych żeśmy przelecieli. Pięknie. Tutaj jest co? Optical Grating Crystal, Unipolar Magnet. No, tutaj są te wszystkie rzadsze rzeczy do kopania. Aj, a my jeszcze nie jesteśmy nawet w tym, Jeszcze nas 5 jednostek astronomicznych dzieli od tego systemu. Chyba. Nie, my już jesteśmy w tym systemie. Dobra, zobaczmy mapę. Tak, jesteśmy w systemie. No, prawie. Jesteśmy grubo jeszcze przed jeśli chodzi o Słońce, ale sprawdźmy tutaj. O, jest ten kryształ cały. Jest ruda kimberlitu. Okej, okay. Tutaj jest tylko Słońce. Tutaj. Jest organiczny kryształ. To będzie bardzo dobre. A tutaj? A tutaj ten spiniform stalagmite crystal. Ale nie, myślę, że najpierw trzeba się zająć tym kryształem organicznym. Dobra. Od razu nakierować się na niego. Tu oczywiście, mimo iż mam taki ten rdzeń wodorowy, tę pałkę wodorową, no to oczywiście jest to za mało. Ale okej, okay, zażarło mi tylko jednego tego. Nie shifta, kapsloka. Wchodzimy w warpa i przyspieszamy na tyle, na ile się da. I stop. Dobra, i to już myślę, możemy normalnie przelecieć. Zawsze tam lepiej sobie zostawić kawałeczek. Plus nie ma co tak zużywać tego warpa, nie? Dobra, jak to wygląda w sumie z prądem? Ty, czy ja... Oje... O Boże, co ja zrobiłem? Jezus... Nie wziąłem w ogóle nic do wytwarzania prądu! Ja pierdziele, ale żem się skasował teraz. Super, brawo ja. Dobra, no dolecieć dolecę. Załadować się załaduję. Dzięki tym pałkom wodorowym. Ale kurde... No... będę musiał... W sumie spróbuję to... Dobra, nie, może najpierw trafię na planetę. Czy trafię w planetę. No, wycelować tylko w planetę. O, silikonu jest tutaj też dużo. Dobra, jesteśmy na planecie. Wyląduj na 5 różnych planetach. Spoko. Co my tu mamy? Aha, to jest jako drewno, rozumiem. Okej. Okay. Ty, ale jaki fajny ten. Fajna planeta się trafiła. Dobra, obczajmy ją tak w sumie. Nie to.
Silikon, żelazo, miedź. Gdzie jest kryształ? Ruda organicznego kryształu. Jak zaznaczę? No nie, to mi nie przeniesie. Muszę sam zlokalizować. Jest. W tym miejscu. Okej, tak mniej więcej w połowie widzę. Jeśli chodzi o... ten... no dobra. Okej, gdzieś tam. To lećmy. O, pięknie. Prawie, że obok nas. Tutaj silikon, ale silikonu już mamy we chuj. Mówiąc krótko. Mamy tutaj nasze 12 rud organicznego kryształu. Mam też od razu... dobra, czy udałoby mi się to... tak fajnie tutaj wypoziomować? Nawet, że tak. I pięknie. Wystarczyło tylko troszkę pomyśleć i już mam... bardzo ładne podłoże. Dobra, czy ja mam? A nie, dobra, wziąłem sobie trochę tych. Tyle dobrego. W miarę pomyślałem. To rozstawmy je teraz. Plus mam jeszcze kilka tych akumulatorów naładowanych. To też może pomóc. Ale okej, najpierw rozstawmy tutaj po kolei wszystkie te panele słoneczne. Okej, tak na dwa. Albo na... a, tylko lejduję z czymś. Spoko. No i teraz cyk. Użyj teraz. No i dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, brakuje mi teraz. No spoko. Tamte. Reszta się z tym wyrzuci. To ma na razie tylko dawać prąd, nie? Dobra, i teraz... a, no tak. Bo tu są zwykłe akumulatory, a naładowane muszę ręcznie zrzucać. Więc postawmy je tutaj. W takiej ładnej linii. Okej, one jeszcze nie zużywają energii, no bo w sumie nie mają na co. Spróbujmy teraz zaznaczyć tylko te akumulatory. Jest. Dobrze. Tu. Co ci kolajduje wielce? Ej, no nie ga... serio? No co za bullshit? No przed... dlaczego to traktuję jako zwykłe akumulatory? Skoro tu są naładowane. Ach, dobra, nieważne. Okej, okay, na start myślę, przydałoby się już tutaj postawić... w sumie, czekaj, czy ja mogę od razu już zmienić jedną... obie te w te? Muszę sprawdzić. Oj, nie mogę. Oj, nie mogę. O, kurde, nie przewidziałem tego. Myślałem, że to będzie przynajmniej tak minimum na jednej. Nawet tej jednej nie mogę zmienić. Ja pierdzielę. Dobra, no się, na razie będę się musiał zadowolić tylko tym kryształem. Ale jeszcze tu wrócę. Na spokojnie. Dobra, myślę, że na razie możemy postawić te magazyny oraz koparki, żeby w sumie jak ja tak sobie ustawiam te wszystkie. Tutaj to, żeby to się już chociaż wydobywało. Cyk. No tak troszkę z tej strony to ustawmy. I cyk. Czyściutko. Ale fajne to trzeba, bo wygląda tak jak wierzba. Okej, okay, jest... niby jest woda, ale w sumie po co mi tu woda? Dobra, sprawdźmy. Czy dałoby się to tak fajnie połączyć ze sobą? Okay, tak dotąd. Tutaj jeden... ten taki, czy... albo nie, znaczy...
to dotąd, a to tutaj. Proszę bardzo. Teraz to jedną trójeczką, myślę, możemy to śmiało połączyć. I teraz postawić tutaj zasilanie z satelity. Jak duży jest zasięg, jak widzieliście tego. Co jest tutaj? Serio, Fire Eyes? Jakim cudem to ma być znalezione przed tym? Nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra, postawmy już tak póki co tę jedną wieżę międzysystemową. I dobrze, tutaj na razie niech się gromadzi ten kryształ. A wszystko na full mu tu ustawmy. O, serio? Tak bardzo to ciągnie? Okej. Okay. Też nie mam tych akumulatorów jeszcze rozstawionych, więc to też nie ma się co dziwić. Dobra. Doładujmy już te statki. Aha, już się w ogóle zużyły prawie. A nie, nie zużyły się, tylko już są naładowane. Ale powoli to leci. Dobra, to czas rzucić resztę tych akumulatorów. Niech wspomagają ten brak prądu. Nie wiem, czy to tam kolajduje, ale spoko. Dobra, teraz w miarę jest ok z prądem, ale niestety problem tego jest fakt, że te akumulatory prędzej czy później przestaną dawać ten prąd. One też się rozładują. A nie ma tu chwilowo, nie będzie tu chwilowo raczej na tyle energii, aby je zasilić. Wiecie, żeby było takie perpetuum mobile, nie? Że tutaj te się ładują, po czym te wysyłają, te się zaś naładują i tak w kółko. Rozstawmy to na razie. Ja nie wiem, ile mi jeszcze zostało tego tak w sumie. Zostawmy tego tak tutaj. Po trochu. Star Cluster? Okej. Aha, chyba ogólnie takie rozstawienie generatorów chodzi. Dobra. Nie wiem, czy mi osiągnięcie za to nie wpadło przed chwilą. No, zapas energii jest, tylko problemem jest fakt, iż mogę tej energii mieć tutaj za mało. Jak mówiłem, te generatory prędzej czy później, czy tam akumulatory właściwie, one się prędzej czy później wyczerpią. A co za tym idzie? Okej, już mi się skończyły wszystkie? Tak, już wszystkie rozstawiłem. Mam co? Ten kolajder, ale on mi jest kompletnie zbędny. Nawet nie mam tej. Nawet nie mam A czy w sumie? A może mogę ją skrawcić? Czy mogę skrawcić tę elektrownię? Nie tę elektrownię. Tę elektrownię. Czy mogę? Mogę! Zajebiście! No to skrawdźmy je. Jeszcze tam stworząc wszystkie sympatki i tak dalej. Czy bym był w stanie zasilać to tymi? Bo grafit to się z dwóch węgla robiło, tak? Dwa węgla w smelterze. Smelterów mam troszkę. Dobra, spróbuję teraz tutaj wyrównać teren, to tyle na ile będę w stanie. Z moją aktualną liczbą tych kafelek. Oj! Oj, mam nadzieję, że te nie usunęły jakieś rudy przez przypadek. Dobra, wyrównajmy. Będzie.
tu jest co? Tu jest ropa? Ale nie, nie, sami ropy tam. Niewiele się tam dobywało. No dobra, wykładźmy to tak całkowicie. A, nie mogę, już mi brakuje ziemi, żeby zasypać ten fundament. Dobra, czy mogę to? Tak, mogę. No a też w sumie jak tutaj postawię tę koparkę, to się chyba też samo z siebie powinno wytegować. Ale wrzućmy to, żeby nie zalegało. Okej, okay, to ustawmy to najpierw tak, bo co tutaj jest? Crystal Veins. Aha, że mogę zagrzebać albo wygrzebać rudę. Znaczy rudę. Żyłe rudy. Okej, okay, fajna rzecz. Połóż fundament, dekoracje. Aha, że sam fundament? Zamiast tej? No dobra. A w sumie dawaj, to się może przydać jakby. Aj, chociaż nie, kurde, bym postawił tu, ale tu mi się skończy fundament na tamto wtedy, no to nie. To nie, to nie. Dobra, trzeba rozstawić koparki. Sprawia, że zostało jeszcze więcej prądu, no ale niestety. Coś za coś. No. Dawaj, dawaj, dawaj. 7 zahaczę? Zahaczę. Pięknie. Okej, to myślę, może iść od razu na przetwór. Więc zanim zaczniemy to kopać, to ustawmy to. Tu. I tak. Tutaj postawmy tego łącznika naszego. To połączymy z tej strony. To połączymy z tej strony, a to połączymy bezpośrednio tutaj. Dobrze, i teraz tak. W smelterze robię grafik. Więc tutaj zrobimy linię smelterów. Ustawmy oczywiście jeden, żeby mieć wzorzec dla reszty. Tak, żeby to nie schodziło za szybko, to myślę, że możemy tutaj postawić dwójeczkę. Czyli trójka i F5. Dwójeczką. Tutaj to rozszerzymy. Też niech to będzie dwójeczką wyciągane. Możemy skrócić, żeby odzyskać trochę. Teraz kopiujemy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. 7 takich mamy. A czy dałoby się 8? Dałoby się. Dobra. Teraz tak. To trzeba jeszcze troszeczkę przedłużyć. Tutaj teraz wrzucimy to do tego magazynu, żeby jak najwięcej tego grafitu produkowało. Już teraz ustawmy na grafit. Przekopiujmy to do innych. Tu będzie tego wypluwało dużo, więc tutaj myślę, że dwie trójki damy. Czyli potrzebuję jeszcze ten pas o jedno pole rozszerzyć. Damy tutaj dwie trójeczki. No i dobra, sprawdźmy, jak ma się stan naszej energii. Okej, to powoli działa. Okej, satysfakcja jest 100%, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że się rozładowują te akumulatory. A stety bądź nie, w momencie, w którym zacznie działać ta platforma, czytaj, w momencie, w którym włączę Remote Demand, i zacznie się to ładować, no to niestety, ale trochę tego zacznie ciągnąć. Cóż, tak mogę to połączyć tylko. Niech to się już zbiera tak w sumie. Bo to i tak nie będzie, bo to się tutaj i tak jedno bądź drugie w pewnym momencie się napełni, więc te też się napełnią. Jak tu stoimy z wiatrem na tej planecie? Wind 100%. Okej. Powiedzmy, że dałoby się tutaj w jakimś miejscu rozstawić kilka tych turbin.
to bym też mógł zrobić jakąś taką przetwórnię, wiecie, tutaj o żelazo, to coś tam i to też wysuwać sobie do mojego systemu gwiezdnego, a właśnie tego systemu gwiezdnego. To tak. Tutaj ile tego mam? 100. A ile tutaj tego wcisnę? Halo? Warper is required, nie? No to halo. Aha, już to wsadziłem, okej. Tylko pytanie, gdzie? Powinno być gdzieś informacja obok. Ile? Ale chyba 50 łącznie tego tam rzuciłem, bo mam tylko 50. Dobra, sprawdźmy. Remote demand. I nie, wróć, nie, remote supply. Dobra, nie, dobrze jest. Dobra, mam te 50, czyli gdyby zapełnić, to na plus, minus... W sensie, jeśli każdy ten statek jednego wykorzystuje, żeby dolecieć do mojego systemu gwiezdnego i jednego, żeby wrócić, to na 25 kursów wystarczy. Czyli... Dwa w tej i trzeci dla połowy tych jednostek. Dobra, to niech na razie se tu stoi. Zgarnięcie tego naprawdę bardzo by mi teraz pomogło. A dobra, wróćmy na razie do tego grafitu. Teraz tak, postawmy zasilanie. Czy to się... tak fajnie rozstawić, żeby jedno zasilało wszystko. Myślę, że tak. Tak jest. Bardzo ładnie. Okej, ciągle satysfakcja jest 100%, ale to jest ciągle tylko z rozładowywania tych. Z rozładowywania tych generatorów. Przydałoby się natworzyć chociażby tych turbin wiatrowych, żeby chociaż coś z tego było generowane. Kurde, stać mi na 56. A to i tak mocno mi zeżre. Teraz co, jak zrobię 10? Dobra, póki co mi to jeszcze ciągnie z moich zapasów zwykłych. Dobra, zróbmy tak z 20, albo dobra, z 30. Żeby nie było tylko tego wiatru. Żeby nie było tylko tego grafitu tutaj. Już się trochę pozbiera. No i dobrze, postawmy teraz te elektrownię termalną, która wykorzystuje właśnie ów grafit. Ile tak wcisnę kolesie? 2, 3, 4. Okej, no to postawmy teraz z tej strony pas. W taki sposób rozwinięty. Aha, dobra, dobra, ten. Głupi sposób trochę się to rozstawiło. Dobra, to inaczej. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Teraz tak, jeśli tego grafitu będzie się produkowało na tyle, żeby to w miarę ciągle się zapełniało, to powinno wystarczyć. To już jest połączone. Czyli teraz tak. Spróbujmy to powielić. Okej, udało się. I ustawmy tak. Do tych, co są bliżej siebie, czyli do tych dwóch, wstawimy dwójki. A do tych w sumie też możemy. Dobra, na samych dwójkach niech to leci. I teraz z drugiej strony postawić dwie pozostałe
elektrownię. No, tylko troszkę niżej. Jedną tutaj, drugą z tej strony. Dobra, styknie. Styknie, ale to jest dalej, więc tutaj użyjemy tego. A plus to są tylko pojedyncze, więc raże. Znaczy na taki dystans trójka on musi tutaj być potrójny. Kurde, znaczy, a nie, fuck me, nie, nie mogą być te trójki, bo one mają teraz takie ulepszenie, że biorą po kilka naraz z pasa, więc to będzie tylko przeszkadzało. Więc ustawmy to normalnie wszystko na dwójkach. Ale za to podawanie będzie trójką. Sprawdźmy. Okej, okay. Tu jest pełno już. Tutaj jakoś leci. Myślę, że to w miarę wystarczy. Zobaczmy, już jest 10, generuje tyle. Jak wygląda prąd? No, konsumpcja jest taka. Generacja? Okej, okay, generacja jest już ponad to, co trzeba. Okej, okay, raczej nie będą się jeszcze póki co naładowały same z siebie te akumulatory, ale myślę, że prędzej czy później to nastąpi. Dobra, czy jest tutaj jeszcze jakiś minerał warty uwagi? Nie bardzo. Okej, okay, a pokaż mi to słońce. No, poziomuj. To jest zwykłe słońce. To nie jest gigant gazowy. Tutaj. View. To jest zwykła planeta. Okej, my jesteśmy na chyba tej z najwyższą możliwą tą. Z tą najdalszą orbitą, tak mi się wydaje. A nie, Meragd 3 jest na najdalszej orbicie. Wow! Construction area 0,5%! Widzicie to? Cała ta planeta to jest woda! Tutaj ledwo co jest terenu! Tu są gdzieś te kryształy. 234 rudy. Ale okej. Okay. Ale moje pytanie brzmi, gdzie one są? Tu? Tu? Na tych skrawkach terenu? Bo ja tam będę potrzebował od cholery po prostu. Samo to, że będę potrzebował tych, nie? Fundamentu. Ale będę potrzebował jeszcze ziemi, żeby ten fundament móc tam w ogóle postawić. Nieźle. A jeszcze przydałoby się tutaj mieć... W sumie już tak na przyszłość. Mogę? Mogę. Tak na przyszłość tutaj już to będę... Tu remote demand. I local supply. Już tak na przyszłość, jak będę już tworzył, żeby to, wiecie, leciało tutaj. Bo na start jakby to się zapełniło i jeden taki pełny by przyleciał do tego mojego rodzimego układu, powiedzmy. To taka jedna paczka na spokojnie by wystarczyła. Dobrze, jak tam moje turbiny? Już wytworzone. No to czas je rozstawić. Na spokojnie. W tym miejscu. Tego raczej wydobywać nie będę. Bo za mało jest tutaj rzeczy, które umożliwiłyby mi produkcję właśnie tych na przykład lepszych paliwowych sprzętów. Ewentualnie są strzelaza, ale chyba mi się dało już ogarnąć. Ja jeszcze 8 mogę rozstawić. Okej, okay, koniec. No i dobra, myślę, że to dla samych tych kryształów powinno być wystarczające.
jest przez rozładowywanie ciągle, ale konsumpcja tutaj widzicie tak sobie skacze. Czekaj, czy to spada z tego? Tak, już się ładują powoli te akumulatory, widzę. Czyli za chwilę będę, może nie będę mógł je wziąć, bo mam ich w cholerę. Ale za chwilę już ten charge nawet nie będzie potrzebny. Same te turbiny już wystarczają. No w sumie jak na razie drillują tutaj tylko dwie koparki, nie, więc czemu miałby to nie wystarczać? Dobra, jeszcze raz. Już mam 35 minut nagrania. Nice. Może akurat wrócimy do domu, żeby sprawdzić, czy udałoby się odebrać te kryształy organiczne. Dobra, tutaj... No nie, tutaj już nie ma nic specjalnie czym się interesować. A sprawdźmy jeszcze tę trzecią planetę. Tego Meraka 1. Okej, okay, tutaj nie ma żadnego oceanu. Prawie 100% jest Ziemi na tej planecie. Okej, okay, i tutaj są te... Jest ten Kimberlite i Optical Grating Crystal. Okej, okay, czy ja mam jakiś... Nie mam. To troszkę boli. No to nie. To w takim razie do tego wrócimy kiedy indziej, żeby zbierać te kryształy, bo myślę, że prędzej czy później się one przydadzą. W sumie czekaj, czy to nie jest ten... Muszę sprawdzić. Czy to nie jest ten kryształ, który tu jest potrzebny? Nie, to jest Unipolar Magnet. O, tu jest potrzebny. Optical Grating Crystal. Wyciągasz z rudy i robisz z tego... Casimir Crystal, tylko nie bardzo wiem, do czego ten kryształ może mi się jeszcze przydać. I robię to w czym? A to mogę zrobić w assemblerze, a tego nie mogę? Znaczy w tym... W replikatorze. Nie to? Nie, dziwne to jest. Chyba, że nie mogę, bo wiecie, nie liczy mi materiału, że jeszcze ich nie mam. No dobra, to razem. Jeszcze to sprawdzimy. Tutaj Solar Sail, Frame i to. Bo strasznie liczyłem, żeby sobie te frame'y zacząć robić, no ale... Wymaga to czego? Tego właśnie Stalagmite Crystal, który jest na tej planecie wodnej. Tej tutaj. O, dobra, wiecie co? Ja na razie... Dobra, inaczej. Ja kończę w tym momencie. Ja się tam przelecę na tę planetę. Obczaję, co tam jest... Jak to tam wygląda. Energii... O, energii raczej mi nie zabraknie. Gorzej będzie tylko z transportowaniem tego, bo właśnie niestety, ale... To jest trochę głupie, bo to jest... W sensie to jednocześnie jest i międzyplanetarne, i międzysystemowe. To jest właśnie zajebiście głupie, że ja nie mogę... puścić jednej takiej wieży. Właśnie, już tak na przyszłość sobie taki pomniejszy buforek tutaj trzeba ustawić, że gdyby już tutaj przelatywały, to jeden taki magazynek. To by właśnie działało w taki sposób. No dobra. Dobra, nie. Potem się będę tym ewentualnie martwił. A właśnie ból jest taki, że ja bym mógł teraz na przykład polecieć tam, do fulla sobie ręcznie wydrylować, albo z tych moich koparek to zgarniać, ale i tak no, potrzebuję tam postawić te koparki oraz to, żeby to leciało do mojego systemu. Albo bynajmniej to, żeby to leciało tu i stąd wszystko leciało tam. Gdziekolwiek by tam miało lecieć. Tutaj nie, to mnie nie interesuje. Naprawdę przydałyby się... Nie, czekaj. Kurde, gdzie to jest? Tu. Przydałoby się to zgarniać, bo w praktyce zgarniam z sześciu takich, robię od razu dwie nanotubki. I to jest mega oszczędność. Mega oszczędność. Nawet lepsza niż zgarnianie gorącego lodu i robienie z niego
sobie tych... robienie z niego grafitu, żeby potem grafit przerabiać na te nanotubki. Od razu robić z tych kryształów. A to jest mi potrzebne właśnie do robienia tych materiałów. Tych materiałów na ramy, żeby z tych materiałów robić komponenty sfery Dysona. Co prawda, póki co nawet nie jestem w stanie ich wysyłać do tej sfery, nawet gdybym mógł, bo to potrzebuje tej technologii. A do tego potrzebuje kwantowego chipa. A chip kwantowy jest właśnie w tym miejscu, ażeby robić kwantowy chip oraz przede wszystkim to potrzebuje automatycznej produkcji tych Matrixów. A do tego niestety też potrzebuje nanotubek. Bo nanotubki są potrzebne, aby robić światłowody, tak to nazwijmy. Przypomnę mi to światło, więc pewnie będę tak to nazywał. Te światłowody, bo tamte kryształy, plastik, to jest jeden ki, to jest nic. Ale te nanotubki właśnie, to jest ból. Straszliwy ból. Więc tak, ja teraz się przelecę na tę planetę. W sumie nawet jeszcze mamy troszkę czasu, to przelećmy się tam razem. Dobra. Dobra, na razie się wstawić. Tam mniej więcej. 18, no mam 18, ale zużywanie w takim... No, nic, mówiąc krótko, na taki zajebiście mały dystans zużywanie wejścia w nadświetlną, no to będzie zajebiście głupie z mojej strony. Dobra, i 2 kilometry na sekundę właśnie lecimy. Okej, za niecałe 16 sekund dolecimy do tej planety. W ogóle zauważyłem, że planety da się też nazwać. To jest dość fajne. Dobra, sprawdźmy. Pyk! Co? Czyli find a land on the planet with day and night tidal locking. Proszę? O Jezus, to nie ta planeta! Czekaj, ale co tu chodzi z tym achievementem? Aha, że obrót wokół własnej osi, że jeden dzień zajmuje zero planecie obrót wokół własnej osi i wokół orbity. No dobra, a kurde, to nie ta planeta. O, to była ta planeta, to była ta wodna. Dobra, to poprawka. Trzeba poprawić kurs. No, wyłączysz mi to. Dobra, Jolo, myślę, że na to mogę sobie... Aha, muszę być chyba odpowiednio rozpędzony. No. Nie wiem, trochę mi szkoda tego, ale... No, prędzej czy później będę miał tyle tych wszystkich warpów, że będę mógł tak robić praktycznie co chwilę. Wow. Planeta całkowicie... No, dosłownie ocean po prostu, nie? To jest ocean. O, już od razu na start mamy ten kryształ. Patrzcie to! Wszędzie sam ocean. Wszystko jest zalane. Czekaj, nie mogłem tych... Czekaj, pokaż mi te rudy. Gdzie to było? Tutaj? Chyba tak. Tak, veins restore. Jak nie mam... O Jezusie! Widzicie, ile to zajmuje? Żeby te co najmniej kilka ród, 61 prawie tysięcy będę musiał ziem mieć, żeby to wydobyć. Bo nie mogę tak po prostu postawić tutaj tej, nie? O nie. To? O, potrzebuję tego. Ja pierdzielę. No, to będzie... ciekawe. No to okej. Okay. Odblokować kursor. No i tak, ja lecę na tą planetę. Tutaj tą główną, czyli na Merak... Nie jeden. Na Merak 2. Muszę tę planetę też podpisać. Żebym wiedział mniej więcej, gdzie mam się kierować. No, w dół masz lecieć.
Nawet się przyspieszę. Bo hej, czemu nie? I pyk. No i dobra. 45 minut mam. Dla was może być 45,5. Być może. Stąd jakbym chciał, to mógłbym lecieć tutaj gdzieś dalej. Nawet dla testu bym sobie sprawdził, co tam się znajduje. Kappa, tam coś było. Zosma, tutaj 3 lata świetne. View. Zobaczmy. Planeta wulkaniczna. Ocean type sulfuric acid. To będzie dobre. O, będzie bardzo dobre. Żeby tutaj postawić. Tak naprawdę na tą planetę polecę tylko po to, żeby znaleźć to miejsce, gdzie mogę wydobywać ten kwas, postawić pompę obok zbiorniki i od razu robić do tego. Do jednej, albo nawet do dwóch tych wysyłarek. Tylko oczywiście trochę będę musiał tam jeszcze zostawić energii, ale jakoś to jest wulkaniczne, to być może... O, solar, no to nam się rozstawi trochę tych i... Fire Ice. Kurde, myślałem, że z jakiejś planety musiał to z jakiegoś giganta wydobywać, a tu proszę, mogę samą grudę nawet wydobywać, tak na już. Dobra, coś tu jeszcze jest, jakaś planeta? Zresztą na pewno jest, bo jest jakaś orbita, tylko... O właśnie, tutaj powinien zlokalizować. Też Fire Ice. O wiele więcej niż na tym. Tytan, silikon. O, zajebiście mało miedzi. Trochę, tyle samo węgla. No dobra. No ale jakbym miał tutaj wybierać jakąś planetę, no to byłaby to ta planeta. Ta jest... No, taka powiedzmy też spoko, ale jakbym... Mógł, to wolałbym to wolałbym zbierać ten lód właśnie z jakiegoś takiego giganta gazowego. O, 2 lata świetne, ale ode mnie, czy...? Tak, ode mnie, bo jestem tutaj. Jaka sypa jest, gdzie? A dobra, nieważne, potem sobie poszukam. Sprawdźmy, tu jest co? Nie, to jest też taka gwiazda. O, tutaj Kimberlit, o 150% na wiatr. To wiadomo, jakie tu będzie zasilanie. No dobra. Okej, okay, never mind. Ode mnie to tyle. Żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku z Dysona, w którym... jakoś, nie wiem jak, ale spróbuję w końcu zgarnąć... materiały do wydobywania tych... do robienia tych frame materiałów. No cóż, ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.